Noc ciepła i pogodna. Na termometrach zanotujemy od 10 do 16 stopni w Warszawie. Tam spodziewamy się niewielkiego zachmurzenia. Pozostałe regiony z bezchmurnym niebem. Na barometrach 1026 hektopaskali. Biometr będzie sprzyjający w większości regionów. Najwyższe wartości na naszym kontynencie zanotujemy w Madrycie. Tam słupki rtęci pokażą 37 stopni Celsjusza. Opady deszczu, a także wyładowania atmosferyczne wystąpią w Rzymie, a także w Moskwie. W Skandynawii temperatura wzrośnie do 25 stopni w Sztokholmie. W naszym kraju temperatura wzrośnie do 29 stopni w Zielonej Górze. Pozostałe regiony z temperaturą od 24 do 26 stopni w centrum. Duża ilość słońca w części północno-wschodniej, a także w okolicach Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej. Kolejne dni w Polsce upłyną pod znakiem pogodnej aury. W piątek maksymalnie do 31 stopni na Pomorzu. W sobotę burzowo zrobi się w centrum. Tego dnia najwyższe wartości zanotujemy na północnym zachodzie, tam do 32 stopni. W niedzielę temperatura wzrośnie do 33 stopni Celsjusza. Lokalne burze pojawią się w centrum, a także na południowym wschodzie.